Cześć Piesełki i Człowieki. Z tej strony Patrycja i tym razem z Krzyśkiem ze Szkoły Projekt Pies. Dla Piesełków Najfajniejszych na świecie. Czyli Szkoła dla Piesełków, a w zasadzie Szkoła dla Człowieków. I o tym właśnie trochę dzisiaj porozmawiamy. Tak, opowiemy Wam o tym, jak wygląda prowadzenie Szkoły dla Psów od Kuchni. E, dzisiaj nasz podcast, dla tych, którzy oglądają na YouTubie, nieco inaczej, bo bez wideo. Bez, w sensie... No wideo, bez wizji. Bez wizji, o właśnie, bez sam dźwięk. Sam dźwięk. dźwięk, bo o, troszkę nie mieścimy się w kadrze naszym. Ty się nie mieścisz w kadrze, ja się <laughs> będzie mieszczał. Ręka ci ucięło. <laughs> y, powiedzmy tak, sytuacja jest jaka jest, gdzieś tam jakieś lokalowe y, tematy... Echo i te sprawy i wiecie. Te no. sprawy w naszej, w naszej szkole, za dużo zajęć, za duże echo. I tam mają szkolić się pieski, a nie my nagrywać podcasty. Dlatego y, tylko dzisiaj w formie audio na YouTube, a dla reszty naszych słuchaczy bez zmian. No bo jest to podcast. Nie inaczej. No to dobrze. To y, powiedz mi, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać? Jeszcze raz przypomnij. Czego dowiedzieliśmy się po pięciu latach prowadzenia szkoły dla psów? Czyli chcesz Od kulisy, kuchni. Kulisy, kulisy mięso. Oj. Rozumiesz, wiesz jak nie Pięć najgorszych klientów No właśnie i nie. potem już nikt więcej do nas nie przyjdzie Jak usłyszy jak to, to wygląda Czekaj, w kontrze damy pięciu najlepszych klientów O, 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 dobrze, dobrze Czyli będzie wyrównane Wyjdzie poziom zero I każdy wyciągnie z tego co będzie chciał, nie? Dokładnie tak To co, zaczynamy od yy, Klientów może jak No to już żyję jesteśmy. właśnie, jak już tak ciśniesz, że klienci, klienci No to właśnie Powiem tak Prowadzenie szkoły dla psów to dużo, dużo, albo inaczej ogrom pozytywnych emocji. No właśnie, to jest najlepsze z tego wszystkiego, że w tych dziwnych teraz czasach nasi klienci po prostu ratują mi dzień bardzo często i światopogląd i dają taką pozytywną energię i takiego kopa i tyle uśmiechu, że ty mi zazdrościsz, że masz tak mało kontaktu z naszymi klientami, nie? Zazdroszczę, przyznaję, zawsze to jest na odwrót, że ktoś nie chce mieć kontaktu z klientami, a u nas w szkole dla psów ażby chciało się mieć ten kontakt, ja tylko gdzieś tam widzę te, te wiadomości, czasami jak nagrywam wideo naszych, naszych kursantów, to, to ich spotykam, natomiast tak zazdroszczę Ci. Yy przykład w naszych social mediach, Instagramy, Facebooki, e, ogrom zdjęć, które dostajemy, czy pod postami, czy w prywatnych wiadomościach. W prywatnych tych... jest tego dużo, dużo więcej, my wszystkiego nie udostępniamy, ale bardzo często zdarza się tak, że my dostajemy maile, smsy, jakieś wiadomości, wiecie, od naszych kursantów, którzy u nas byli jakiś czas temu i na przykład witamy, to jest na przykład piesek, który się właśnie obudził, albo tak jesteśmy w restauracji, tak zwiedzamy góry, tak Pracujemy nad konkretną komendą i po prostu jak ja widzę te mordki po takim czasie, zwłaszcza wiecie, jak y, to są pieski, które były u nas na przedszkolu. I ja je po jakimś czasie widzę, jak one tak wyrastają i się robią takimi wielkimi, dorosłymi psiurami. To naprawdę aż miło patrzeć. To fakt, mi się przypomina taka sytuacja jak y, ty jakiejś grupie. W Chyba tygodniowej przedszkola zadałaś zadanie, że w ramach socjalizacji tutaj ze szczeniakiem do restauracji iść. Na kawkę. I najpierw jakieś tam padły pytania, które restauracje pani poleca, gdzie Nie, można iść. Bo pierwsze to... pytanie, które padło, to czy trzeba na kawkę, czy można na piwko. A, to od <laughs> męskiej pytanie. części kursantów. Natomiast fakt, że dla ludzi to było często jest takie zdziwienie, że z psem w ogóle można. Nagle się dowiadują, że tych restauracji jest pełno, o czym już też nieraz mówiliśmy, natomiast później chyba w weekend dostałaś takiej takiego MMS-a, że meldujemy wykonanie zadania tak. i zdjęcie z knajpy, nie? I to, to było... w zasadzie nawet dwóch kursantów, bo oni się znali i to dwa pisełki i grzecznie koło siebie leżały, odpoczywały i zachowywały się na piątkę z plusem. No i w tym momencie klientów i emocji od razu nie sposób nie wspomnieć naszej trzeciej A. I tego, co dostałeś wczoraj, opowiedz. Wczoraj otrzymałam najładniejszą laurkę na świecie. Ale jeszcze opowiedz o całej klasie, skąd się jej wzięła, jaka jest geneza, bo to też jest hit. Geneza trzeciej A jest taka, że trzecia A zaczynała jako kursanci psiego przedszkola, jako pierwsza A w zasadzie, chociaż wtedy byli rozrzuceni po różnych grupach i spotkali się wszyscy w trójkę na kursie posłuszeństwa, więc to już była druga A. A po raz trzeci spotkali się, mówię tutaj o Iwarze Burzy, dzielnym psie, i o naszym mefim. Spotkali się na kursie posłuszeństwa na stopniu drugim. No i trzecia, a dostarczała mi bardzo pozytywnych emocji przez cały czas trwania wszystkich tych kursów, a wczoraj. Trochę tak ze smutkiem i z żalem już kończyli kurs i dostałam najładniejszą laurkę od Jagódki. Jagódkę pozdrawiam serdecznie, czyli małą opiekunkę naszej burzy, która bardzo sumiennie i skrupulatnie, ja chyba jakąś tutaj widzę karierę małej dziennikarki, jej wróżę, bo reportaż na laurce jest piękny, zresztą może mogliście go oglądać na naszych relacjach na Instagramie. Także no tak, to są takie emocje, za którymi na pewno będę tęsknić. To fakt, to fakt, to, to, to było wczoraj to było wczoraj super, ta, ta laurka. W ogóle atmosfera na tej grupie, bo też ją nagrywałem yy, w ramach naszego vloga z nowym, z nowym lokalem i naszą przeprowadzką. Atmosfera na tej grupie jest wspaniała. Zresztą jak na większości naszych tak, grup, tak. Dlatego my musimy szybko tą trawę popędzać, żeby tam zapuszczała korzenie w naszym ogródku szkolnym, po to, żeby ja mogła z powrotem te psiaki zaprosić, nawet na jakiś spacer ze snikersem, po hasanie po ogródku, żebyśmy mieli okazję się e, spotkać tak po prostu luźno i powspominać, pogadać. Dokładnie tak. I jeszcze wiesz co, tak sobie myślę, że właśnie to, co o czym wspomniałeś, że w tych dziwnych czasach. E, Ludzie z taką radością do nas przychodzą, i to wszyscy są ludzie, którzy, dla których to jest taka trochę odskocznia i, i dawka normalności i pozytywnych emocji. Za co, za co bardzo dziękujemy i nas też miło zaskakujecie i cieszymy się, że możemy Was. No, u nas gościć. gościć. No i teraz, jak to się dzieje? No bo teraz e, trzeba zadać sobie pytanie, jak to jest, że mamy takich świetnych kursantów i takich pozytywnych ludzi u nas w szkole? No i tutaj już dochodzimy do mniej fajnych rzeczy. Wybrzydzasz z klientami. Wybrzydzam. Tak, to jest e, prawda. Tak, przyznajemy się, że. E, Nasza szkoła nie jest dla każdego. Znaczy, u nas hasło pod tytułem pozytywne metody, to nie jest tylko hasło, to nie jest tylko slogan. To jest po prostu taka nasza filozofia i nigdy jej nie zmieniamy. I po pierwsze, jeżeli ktoś na początku wyzna minimalne oznaki podczas rozmowy telefonicznej yy, daje, że, że mógłby się do tego nie stosować, to jest albo skutecznie zniechęcany, albo w ogóle albo nie zapisujemy. Natomiast dziękuję. zdarza nam się też i tego się trzymamy, że jeżeli, znaczy, może nie zdarza, bo to chyba może raczej nie było takich przypadków jeżeli ktoś na zajęciach by się Raz nie stosował taki przypadek pana musiałam wyprosić zajęć tak czyli u nas jeżeli ktoś szarpie psa czy stosuje jakąkolwiek fizyczne kary i przemoc to ogóle taką wiecie presję że no, ja tutaj nie robię odstępstw, to znaczy, jeżeli ktoś chce traktować psiaka jako maszynę do wykonywania jakichś konkretnych celów albo w pełni podwładną istotę, która ma się mnie bać i czuć do mnie respekt. No to projekt pies nie jest tym adresem. I ja wtedy od razu mówię, że my traktujemy psiaka jako członka rodziny i tylko w taki sposób wychowujemy, szkolimy i bawimy się z psiakami. Wiesz co, i chyba teraz tam ta filozofia nam się pięknie odpłaca w tym, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli że faktycznie mamy później mnóstwo tych pozytywnych emocji i otrzymujemy jest powrotem. Dokładnie. Zresztą to też moim zdaniem jest takie uczciwe w stosunku do osoby, która oczekuje czegoś innego, tak? No bo jeżeli ktoś no tak. oczekuje takich mocnych, ostrych metod, no to ja wolę mu od razu powiedzieć, że nie, niż próbować go na siłę przekonać do moich argumentów, jeżeli widzę, że tutaj spotykamy się z totalnie innym podejściem do psiaków. Nic na siłę. Dokładnie. Czyli to jest pierwszy aspekt prowadzenia szkoły, czyli klienci tak. i, i nasza filozofia której, e, powiemy wam tak, czasami ciężko się trzymać chyba e, wielu szkołom, które, nie wiem, zaczynają, nie? Myśmy od początku sobie to wyznaczyli. E, no na początku jest najgorzej. Droga była dłuższa, no bo ciężko odmówić klientowi, e, powiedzieć nie, ale, tak. ale, ale, ale finalnie po tych pięciu latach, czy tam nawet już troszkę wcześniej, zaczęło nam się to spłacać. Dlatego no to... jeśli ktoś zakłada szkołę i ma jakąś filozofię, to, to postarajcie się jej trzymać. Zwłaszcza, że yy, miałam nawet taką sytuację, teraz mi się przypomniało, pana, który miał do nas przyjechać z pieskiem, z którym się troszkę tak bym powiedziała pokłóciłam przez telefon, bo tam pan miał trochę inne poglądy. Natomiast wydawało mi się, że będziemy mogli mieli okazję się dogadać, zresztą pan tak powiedział: "Może najpierw się spotkajmy, a potem będziemy o tym dyskutować". No i okazało się, że to był jeden z takich e, moich Kursantów, klientów, z którymi się świetnie dogadywaliśmy później. Wiecie, czasami ten kontakt przez telefon też jest różny, natomiast jeśli jest szansa na to, że faktycznie ktoś rozumie, dlaczego na przykład ja nie stosuję kolczatki, i zamiast na mnie z tego powodu krzyczeć i mówić, bo ja wymagam, bo ja płacę i ja chcę, to jeżeli ktoś ma otwarty umysł i chce posłuchać, to faktycznie później ta współpraca może się nam bardzo ładnie układać. Zwłaszcza w temacie y, takim, że widzimy postępy na psie. I to jest wtedy dla takiej osoby myślę taki argument. No, mamy jeszcze na pewno też taką grupę klientów, y, to co mówisz, takich powiedzmy niezdecydowanych, którzy nam zaufali. Tak. A później nieraz słyszymy to, o czym ty powiedziałeś, że no nie wierzyłem, że w to coś, że to tak będzie działało, ale super. I to jednak ta filozofia nawet nie pracy z psem, może relacji z psem, tak bym to powiedział, e, super mi się sprawdza i fajnie, że pies jest członkiem rodziny i możemy tak sobie tutaj funkcjonować. Zresztą wiesz, że to bardzo cenię, no bo jeżeli ktoś mi z góry mówi, że ja tak miałem kiedyś dawno, dawno temu w domu, jak miałem na przykład psa, że się inaczej traktowało psiaka i na przykład pies gdzieś tam biegał tylko po podwórku. Albo ktoś mi mówił, że oglądał, czytał i myślał, że tylko tak, bo tam jakieś teorie dominacji i tak dalej. I ktoś mówi, okej, okay, to ja panią posłucham, zobaczymy, co z tego będzie. To ja to bardzo szanuję i ja wolę, żeby ktoś mi powiedział taki pogląd, że proszę mnie przekonać yy, i zobaczymy, jak będzie i albo w to pójdę, albo nie, niż żeby tak troszeczkę oszukiwał. No tak, jak mówię, chyba, że ktoś z góry mówi, że nie ma szansy i pola do dyskusji, no to wtedy ja dziękuję i myślę, że można znaleźć kogoś innego w tym temacie. Dokładnie. Teorii na, na rynku w cudzysłowie jest, jest dużo i jakość szkół też jest różna, o, może tak. No, więc myślę, że każdy znajdzie to, czego szuka. Rynek jest spory. A już później wasz, wasz gdzieś tam wybór i wasz sposób na życie z psiakiem. Dobra, następna rzecz. Dla tych, którzy bardziej może myślą, żeby otworzyć szkołę, czy, 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 czy są behawiorystami, to musicie wiedzieć, że prowadząc szkołę dla psów ostatnią rzeczą, jaką robicie... <gry> Tak. Jest szkolenie psów. I ja nawet tutaj nie mam na myśli tego, że tak naprawdę szkolimy ludzi, a nie pieski, bo to jest jakby inny temat. Tylko naprawdę, jak ja czasami otwieram kalendarz i czasami chcę wpisywać moich kursantów w kalendarz, i, i tak ktoś mi zaglądnie i mówi: Tu ma pani miejsce, tu ma pani miejsce, a to jest kalendarz, który zawiera tylko i wyłącznie moje lekcje, takie stricte treningowe, stricte szkoleniowe. No to niestety nie jest tak, że tylko to, co mam wpisane w kalendarz, to, ja, to jest moja praca, bo ja pracy, tak na dobrą sprawę, mam kilka razy więcej około szkoleniowej. Zresztą ty też. No. Kilka jak, jeśli nie więcej, tak. No, prowadzenie szkoły to jest przede wszystkim też wszystkie social media nasze. Zwłaszcza, kiedy od roku doszedł nam YouTube i taki dosyć tak. prężnie rozwinający się kanał. Tutaj przy okazji dziękujemy naszym wszystkim subskrybentom. I, I natomiast staramy się, żeby te materiały były na poziomie i to wymaga. Pracy, no tak, inwestycji, no wymienić, czasu. Tak, trzeba wymyślić temat y, taki, który Was będzie interesował. Trzeba do tego gdzieś tam stworzyć, napisać, wymyślić scenariusz, tak, żeby w miarę to miało ręce i nogi. Trzeba poświęcić czas na to, żeby to nagrać. Trzeba rozłożyć plan <noise> w, w naszym małym mieszkaniu. I tak. zakładając, że akurat sąsiad nie będzie wiercił, bo ostatnio lecą nam remonty, trzecie mieszkanie leci, nie? No, trzeci miesiąc, trzeci, trzecie mieszkanie, mieszkanie, mieszkanie chyba, i. więc jeszcze trzeba się w to wszczelić a kiedy już to wszystko nagramy, to jeszcze trzeba to zmontować i ten montaż to wbrew Załadować, pozorom... Załadować a czasami się wykrzacza jakiś internet albo coś coś się ostatnio wykrzaczyło, że coś tam nie było załadowało. tak, tak, YouTube postanowił mnie przetwarzać. No a to jest więc... tylko sam a gdzie do tego dochodzi? Tak, odpisywanie na maile, odpisywanie na wiadomości, no takie prozaiczne Facebook, rzeczy Facebook, Instagram. Księgowość, jakieś kwestie podatkowo-papierowe i inne rzeczy, zwłaszcza jak się wynajmuje lokal, gdzieś tam jacyś pracownicy, dostawcy. Wszystkie dostawcy, współprace nasze różne, no to wszystko zajmuje i czas i, i czasem też. Środki Pisanie i to jest. bloga, robienie zdjęć, obróbka zdjęć, wysyłanie do kursantów, e, zamachowanie. najważniejsze, broszuki. czyli nasze coroczny maraton w okolicach właśnie listopada, czyli nawet nie listopada, bo kursy nasze online, tak jak. Jego przedszkola. W zeszłym no. roku. <laughs> o online to ja nawet nie kurs wiem. online tamten powstawał z pół roku ładne mm -hmm. i to naprawdę ciężkiej wyłączonej z pracy. I tak samo teraz kurs, który jest dla niegrzecznych psiaków na no ukończeniu. No, ale to, to na... się oszukaliśmy trochę, bo ja pomyślałam, że robimy drugi kurs online dla niegrzecznych psiaków dorosłych, a tak naprawdę my nie robimy drugiego kursu online, tylko my robimy pięć kursów online. Pięć kursów online, które już są na ukończeniu już tam widzimy, że każdy finalnie wyjdzie po kilka godzin materiału. Mm. Jutro chyba w ogóle ruszy. Nie jutro. My to nagrywamy, udostępniamy, czyli już ruszyła przed sprzedaż kursu, tak. a jak to ktoś później ogląda, to już pewnie kursy dla niegrzecznych psiaków są, są w sprzedaży, no, ale to jest też ogrom pracy, bo, bo wiecie, nie staramy staram się to zrobić na maksa profesjonalnie, użytecznie. To, co myślę najbardziej odróżnia nasze kursy, to że wszystkie te nasze kursy one są kręcone na żywych psiakach z problemami. Tak. Nie na tutaj y, psie, który, y, nie wiem... Nie skacze na nie przykład. Nie skacze Albo i... nie ciągnie na smyczy. No nie ukrywajmy, często, nie wiem, widać czy na YouTubie, czy gdzieś y, takie kursy na psie, który wszystko umie. Psie trenera, no i to no takie... tak, no bo m, dlatego my też za bardzo nie idziemy, bo często zadajecie nam takie pytanie, dlaczego na Waszym YouTubie nie ma takiej opcji naucz psa siad, naucz psa leżeć i tak dalej. Abstrahując od tego, że naprawdę tego jest bardzo dużo, więc jak potrzebujecie to znaleźć, to znajdziecie. Wrzućcie w wyszukiwarkę i na pewno znajdziecie. A druga kwestia uczyć koment psiaka, który je zna, to jest taki problem, że nie da się wyłapać potencjalnych błędów, o których ja wiem, że one się pojawiają w faktycznym procesie uczenia się. Uczymy psiaki, siat, autentyczne szczeniaki w kursie online psiego przedszkola. Natomiast uważamy, że to jest tylko jakiś tam wyrywek, i chcieliśmy na tyle kompleksowy ten kurs zrobić, żebyście każdy, kto go kupi, mógł wychować szczęśliwego szczeniaka, że nie uważamy, żeby. Wycinek ksiat i wrzucenie tego na YouTube'a było zasadne. No nie, no to są takie kwestie, że jakby. Mm, trzeba rozgraniczyć, co tak naprawdę będzie mi najbardziej potrzebne w temacie wychowania psiaka. A tak jak mówię, zwłaszcza jak tego jest masa. To, to nie ma sensu się też powtarzać i duplować. Ale ja akurat mówiąc o moich obowiązkach, to nie myślałam w ogóle o kursie online, bo jakby to jest dla mnie Zapomniałaś. Tak, no zapomniałam, bo cały czas w tym siedzę, w tym sensie, że cały czas przykładamy do tego pracę, ale to jest nadal chwilowe, bo mimo, że to będzie trwało teraz już prawie 8 miesięcy, no to mimo, że to trwa 8 miesięcy, to to jest taka praca, która hmm. potem już jej nie będzie, no tak? No tak, ale mamy jeszcze co jakiś czas właśnie poszukiwania lokali, poszukiwania pracowników, to też... Twoje kwestie techniczne, strony internetowe, A, serwery, no tak, tym... ładowania filmów, zdjęć, obróbki. Dzięki Bogu, że ja tego nie robię, ja się na tym nie znam totalnie. Ja się musiałem nauczyć. Tylko to nie jest tak, że my sobie narzekamy. Znaczy nie, to, bo to bardziej tak może, mówię może teraz sobie tak pomyślałem, że my sobie narzekamy, to nie, nie jest tak, to, ja lubię tą pracę. Nas tylko... to w każdym aspekcie jara, natomiast to jest chyba tak, żeby już skończyć ten, ten fragment, bo zaraz nam wyjdzie, nie wiem, dwugodzinny podcast. Eee, wydaje mi się, że jeżeli jara cię tylko szkolenie psów, to, to znajdź, zatrudnia. to się zatrudni, to znajdź pracę jako Więc Jeżeli to wszystko, co powiedzieliśmy, nie przeraża Cię, a wręcz jeszcze jara to tak, możesz gdzieś tam myśleć o swojej szkole. Mm -hmm. Natomiast no na przykład... Albo warto się podzielić, tak jak my to robimy, nie? Wtedy ty byś musiał jakby przejąć wszystkie obowiązki jakby organizacyjne, a ja bym tylko szkoliła, gdyby mnie te wszystkie inne rzeczy nie interesowały. No, można, można, można tak. No, ale to jest gdzieś tam połączone, mi się wydaje, że wiesz, no jeżeli ty, znaczy, ty no jesteś musisz na zajęciach, wiedzę, musisz zrobić, bloga i musisz, firmami, zrobić no tak. zdjęcie. Musisz zrobić zdjęcie. Ty na tych zajęciach psiaka, no Trochę to jest tak. takie e, po, połączone. Natomiast e, jeżeli chcesz tylko szkolić psy, no to się zatrudnij. My na przykład cały czas u nas dla, do szkoły w Katowicach rekrutujemy, a jeżeli no, jesteś... No rekrutowalibyśmy na resztę też Polski, gdyby nie aktualna e, to sytuacja, znaczy, ale myślę, że na wrócimy e, do tego w przyszłym roku. W formie franczyzy. Mhm. Myślę, że 2021 rok, jeżeli właśnie, o, chcesz szkolić psy, a marketing i całą biurokrację i większość rzeczy zostawić nam? To franczyza w Projekt Pies będzie jakąś tak. opcją, którą Wam zaoferujemy. Dokładnie. A kończąc już ten wywód, chciałam tylko powiedzieć jeszcze naszym y, aktualnym, byłym i przyszłym potencjalnym kursantom, żebyście się nie zdenerwowali, jeżeli ja podaję termin w kalendarzu gdzieś tam odległy, a Wam się wydaje, że ja większość czasu nic nie robię albo siedzę w lesie z psem. Co prawda, to też jest ważny element naszego dnia, ale naprawdę tej pracy około szkoleniowej jest sporo, więc to nie jest tak, że ja Was zbywam. No tylko chcę faktycznie do tego podejść w taki sposób, żebym wiecie, nie przyszła przemęczona na zajęcia i ledwo stała na nogach i się nie skupiała na tym, co robimy, no bo u nas jakość jest zawsze na pierwszym miejscu i tego będziemy zawsze pilnować. Dokładnie. Kolejna kwestia to, to, że szkoła dla psów to wbrew pozorom duża inwestycja. Tak. Przynajmniej jeżeli chcesz to zrobić dobrze, bo to się poniekąd wiąże komfortowo. z tym komfortowo, z tym, co my robimy, to znaczy. My od zawsze ćwiczymy w lokalach. Znaczy, zawsze mamy, mamy lokal? Mamy lokal nasz, wyłączny, który jest przeznaczony do tego komfortowy, yy, w którym czujecie się swobodnie i zajęcia zawsze się odbywają. nie że, że tak jak to często ma miejsce, że nie dość, że ten biedny szczenia gdzieś tam marznie, to jeszcze później mamy taką sytuację, że. Yy, że pada deszcz i dzisiaj zajęć nie będzie. Albo się szybko robi ciemno, no bo wiecie, w jesienno-zimową porą roku to faktycznie jest tak. Że często się robi szybciutko ciemno i te zajęcia musiałyby się odbywać dużo, dużo wcześniej. No a zdaję sobie sprawę z tego też, że wiele osób pracuje w tych takich, bym powiedziała, standardowych godzinach i są gotowi na zajęcia dopiero gdzieś tam koło godzinki 18, 19. Więc to jest zawsze dla nas takie must have: musi być lokal, musi być takie miejsce, w którym jeśli pogoda zawodzi, to mamy gdzie i jeśli mamy do czynienia z maluchami, które są w okresie m, tych szczepień i między. Szczepieniami w okresie kwarantanny, żeby one nie musiały gdzieś tam marznąć na tych zajęciach, tylko żeby się czuły też bezpiecznie. I zawsze mnie to mm, tak czasami rozczula i rozbawia, jak kursanci do nas przychodzą pierwszy raz. I wiecie, jak to szczeniak, szczeniak rozbrykany, ją tam wpada, łapie zabawki, biegnie. Czasami mu się zdarzy zrobić siku na środku sali i się kursanci nasi czasami stresują, że ojku, przepraszam, przepraszam, żeby on tu zniszczył coś. U nas nie ma takiej opcji, u nas szczeniaki się czują zupełnie swobodnie, jeśli wezmą to, coś do pyszczka, to to zawsze jest jakaś ich zabawka, którą mogą się bawić, albo nasza zabawka, jeśli zrobią siku na środku sali, to też się nic złego nie dzieje, jak rozleją wodę, no trzeba po sobie pościerać i tyle, także zależy mi na tym, żebyście i Wy się czuli komfortowo i szczeniak. Tak. Natomiast, wracając do, do, do inwestycji jako takiej, do kosztów, no to na pewno mamy lokal, na pewno mamy remont tych lokali. Mniejszy, większy, zawsze troszkę pieniędzy pochłania. <noise> Czemu ty wspominasz te yy... straszne rzeczy sprzed dwóch miesięcy? Oj, tak, remontowe. Tak, tak. Tak trochę. Natomiast yy, na pewno to jest inwestycja, kolejną inwestycją, cały sprzęt yy, w lokalu do zabawy, do socjalizacji. Jakieś smaczki, jakieś rzeczy na sprzedaż, to zabawki wszystko. To wszy... no, zabawki u nas smaczki, mają przy, te, przy tej ilości psiaków, <laughs> mają krótki żywot i staramy się, żeby zawsze to było, było świeże. Koszty marketingowe, ulotki, druki, tego typu rzeczy, reklama, na to też sporo wydajemy. No i najważniejsza inwestycja dla tych, którzy by chcieli robić YouTube'a. I ostatnio usłyszeliśmy to jest od. Co dnia bez dna. Ostatnio usłyszeliśmy kiedyś w jakichś rozmowach coś na zasadzie, że to tam taki filmik zrobicie. Aha, e, aha Taki tak. filmik zrobicie. No, no nie, bo nas już. To nie jest tak, że zrobimy, bo nas już YouTube i, i to, co teraz robimy, ta sama jedna inwestycja kosztowała kilkadziesiąt tysięcy złotych i mi jest I dalej. To jest czasami przykro, jak właśnie ktoś tam nam powie albo napisze, że tam słabe światło, słaby dźwięk. No wiecie, my naprawdę się staramy robić jak najlepiej, jesteśmy poniekąd amatorami. Ty się dużo w tym temacie uczysz? Tak, zaczyna, zaczynaliśmy notabene od oglądania YouTube'a, jak robią to inni. Tutaj e, pewne wzorce, głównie e, kanadyjskie. Kto jest w temacie, to wie czemu kanadyjskie. E, i, I zaczynaliśmy od aparatu, i, i tutaj jakiejś tam statywu, i, 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 i na małej torby. Bez mikrofonu nawet, nie? Tak, tak, i małej torby. Teraz, Bez lampy. teraz mamy dwa plecaki i jedną czy dwie torby sprzętu. Oprócz e, całych, e, nie wiem ilu? Raz, dwa, trzy, cztery. Z pięciu e, statywów. Statywów? Nie no, no, statywów, tych, no, statywów różnych, tak. tak. Znaczy, pewnie niektórzy z Was, którzy oglądają nasze filmy, a w zasadzie making of, mogliście gdzieś tam czasami wyłapać, jak ja się denerwuję tu na reżysera, ustawianie lamp, świateł, Teł i tak dalej, ale gdybyście to widzieli, ja wam tego nigdy nie puszczę, ale mogłaby z tego być niezła komedia, gdyby ktoś to nas nagrał, jak my ustawiamy plan do nagrywania. Jakie Czy tu druga są sprawa, te plany, te plany się zmieniały, tak? No bo tutaj faktycznie gdzieś było kiedyś w lokalu, to był problem z e echem, ktoś nam zwracał uwagę. No i faktycznie było echo. To, no to mikrofon, no to inne miejsce. No to kolejne mikrofony. Wynajęcie pod... studia, które się nie udaje, tak, bo wynajęcie studia. Pierwszy, nie wiem, pierwszy podcast był na jednym mikrofonie, później no faktycznie to nie działa, więc trzeba było zainwestować, zainwestować w dwa mikrofony i, i, to, i to też nie, nie, gdzieś tam nie najtańsze, ale mamy nadzieję, że to audio już jest lepsze. I itd. i td, i cały czas ten sprzęt A rozbudowujemy. Gdzie tam do drona? Żeby kręcić piesełkowe spacerki. Tak, dron to jest jakiś chyba następny ten, ale, ale no dużo tego sprzętu jest i, i, i to też jest inwestycja w, w YouTube, a, wiecie, żeby, żeby jest to teraz do robić dobrze. Czy patent, że mnie to nie dotyczy i mnie to nie interesuje. Ja się na tym nie Ty znam. Ty podpisujesz rachunki, jak prawdziwa szefowa. Mm, właśnie najgorzej. Tak, tylko chciałem powiedzieć właśnie, że wiesz, że zaczynasz, yy, można zacząć w parku z z zerowym hmm. kosztem. Natomiast jeżeli chcesz to robić profesjonalnie, bezpiecznie i komfortowo no tak. dla kursantów, to mimo wszystko szkoła dla psów jest nakładem, bo wielu, no naszym znajomym też się kojarzy na zasadzie: A jakie wy macie nakłady w szkołę dla psów? Tak, nie? Tak. Że to jest na zasadzie: no, no, wychodzisz i szkolisz tego psa gdziekolwiek i jest, jest super. No, my mamy trochę inną filozofię, no i, i po tych pięciu latach, które zaraz, czy już są, yy, chyba już są, to jakoś tak w tych okolicach. Eee, wiemy, że żeby zrobić to dobrze... O. Piesek się obudził, oczepał. sprawdzał, co się dzieje. Przyszedł powiedzieć, co się dzieje ogonem. na podkaście. No właśnie. No, zrzucę ogonem, nie zrzucił ogonem myszko. Yy, ale to ja tak jeszcze przy okazji. A propos tych nakładów i yy, jakości pracy taki mam apel. Yy, jeżeli nas Słuchacie bądź oglądacie na YouTubie, bądź innych jakichś takich, jak to się nazywa? Kanałach. Kanałach, to jeśli słuchacie też innych ludzi, innych podcasterów, innych YouTuberów, miejcie dla nich wyrozumiałości trochę, jeśli chodzi o tą jakość, bo naprawdę, jak ktoś na początku zaczyna. To ciężko wydać kupę hajsu i na szybko się czegoś nauczyć, zanim zaczną coś Piesz robić. Wiesz, co to nawet nie kupę hajsu, bo często y, kupa hajsu nie zadziała. Tak jak nam mikrofony y, podłączone no, do laptopa. Mówię, że to nie To trzeba mieć wiedzę w tym to trzeba, trzeba mieć wiedzę i naprawdę czasem dokopać się do YouTube'a czeluści, żeby na przykład gdzieś tam zdobyć wiedzę, jak podłączyć dwa mikrofony do komputera, nie wydając bez mikserów innych rzeczy, no bo to później profesjonaliści jasne powiedzą, tak, jasne, jasne, no, no tam wydasz z 2-3 tysiące na coś, co dopiero zaczynasz i możesz nagrywać podcast w dwie osoby. No nie, tak to, tak to nie działa, więc szkoła dla psów to na pewno też od kuchni duża, duża inwestycja. No sam fakt, że też na przykład, o, ostatnio te nasze inwestycje chociażby w, w w reklamę, gdzieś tam też Facebook docenił i na swoich anglojęzycznych stronach opisał tak, historię tak. Projekt Pies. Też nam było bardzo miło, to Że możecie na naszym Facebooku w ogóle się dzwonili. Zainteresowali Projekt Pies. Tak, na naszym Facebooku możecie znaleźć gdzieś tam link do tego artykułu i, 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 i to, jest, to jest też takie nobilitujące i fajne. No i też e, ostatnio, tak jak ten komentarz był na YouTubie, jak ktoś nam napisał, że pamiętam, jak mieliście tylko tam 700 subów, a teraz już troszkę więcej. My naprawdę bardzo to doceniamy i jeżeli macie jakieś uwagi, to my Komentarzy oczywiście... i kontaktów też jest więcej. Zawsze, tak. zawsze staramy się wam odpisać. Tak samo w innych naszych kanałach, to ten kontakt. No to to wracamy do pozytywnych emocji z klientami. Tak. Widzisz, powiedzieliśmy, z klientami, a może w ogóle z fanami, i z ludźmi. A no właśnie, bo, no w, to nie bo w sumie naszymi, zobacz, że na YouTubie mamy dużo psich porad darmowych. Czy na ja naszym Facebooku, w ogóle czy się grupie. Ja bym niektóre te pieski znała, bo wiecie, mam czasami kontakt z takimi naszymi, dobra, nazwijmy to fanami, którzy mi wysyłają na przykład zdjęcie swojego psiaka i mówią. To jest mój piesek ze mną od tygodnia, i potem za miesiąc zostaje kolejne zdjęcie, za pół roku kolejne, a potem, że jest dorosły, to ja się prawie czuję, jakbym te pieski znała, mimo że ich tak osobiście nie miałam szansy i okazji spotkać. Tak, więc tu może, może z wszystkimi naszymi pieskami, nie tylko klientami, no bo to okej, okay, są klienci z kursów stacjonarnych, z kursów online, ale są też fani z social mediów, od których też te postępy nas bardzo cieszą i z zdjęcia. I od razu was z góry przepraszam, jak was kiedyś gdzieś spotkam na spacerze i was nie poznam, to znaczy, że pewnie jesteście bez psa. Bo ja zazwyczaj kojarzę naszych kursantów mocno po pieskach, więc to nie jest tak, że nie pamiętam, yy, tylko, znaczy no trochę nie pamiętam, bo trochę bardziej się skupiam na piesku. Więc mi wybaczcie i mówcie, krzyczcie zawsze, jestem od Azora, Nali, yy, Zuzi i to ja wtedy będę wiedzieć. Jest to jakiś pomysł. Yy, teraz tak, co jeszcze od kuchni? nasz ulubiony temat, czyli... Pracownicy. Pracownicy. Ale wiecie, dlaczego ja to tak mówię z takim smutkiem trochę w głowie Bo nie spodziewałam się, że tak trudno będzie znaleźć kogoś w mieście, metropolii, w których wydawało mi się, że jest tak wielu szkoleniowców. Eee, tutaj, wiesz co, też chyba w grę wchodzą nasze wymagania, które są bardzo wysokie. No dobra, z prostej przyczyny, tak ale... że żeby mieć te pozytywne emocje i żeby realizować naszą filozofię pracy, osoba, która się u nas zatrudni, musi w stu procentach realizować tą samą filozofię. No tutaj jestem chyba nawet bardziej restrykcyjna niż w temacie jakby prowadzenia samych kursów, bo jeżeli... Powierzam naszych kursantów osobie, która dla nas pracuje, to ja muszę mieć 150% pewności, że tam nic negatywnego się nie pojawi, że będzie jakość, wiedza, teoria i praktyka. Dlatego tak nie ukrywam, że jeśli chodzi o pracowników, to już tyle rozmów, co myśmy rekrutacyjnych odbyli, tyle CV, które myśmy dostali. No, mogę powiedzieć, że jestem. Tak, wymagająca faktycznie w tym temacie. Znaczy wiesz, tu chodzi o to, że, że ma być niezależnie, czy ty prowadzisz zajęcia, czy ktoś ma być ten sam standard. No tak. Ktoś przychodzi do projekt pies i tego staramy się trzymać i, i na razie nam się to udaje. No, chociaż tak się no, pamiętasz te niektóre rozmowy kwalifikacyjne, no ja po prostu uważam, wiecie, ja bardzo szanuję mój wolny czas. I w sytuacji, w której my na przykład umawiamy się z kimś na rozmowę kwalifikacyjną, to znaczy, że jakiś tam nazwijmy to pierwszy etap rekrutacji, czyli tam CV, czy list motywacyjny, czy jakiś tam formularz zgłoszeniowy ktoś do nas wysłał, my obydwoje byliśmy na tak, i wtedy dopiero pojawia się drugi etap, który jest jednym z. Przyszłych kolejnych etapów, czyli rozmowa kwalifikacyjna. I naprawdę mnie bardzo irytuje, że ktoś potrafi zmarnować nasz i swój czas. I mówię tutaj o jednej osobie, która była na szkoleniu i na rekrutacji i próbowała nas przekonać do stosowania obroży elektrycznej. No, to już była o tej historii w ogóle. Zapomnijmy, przemilczmy. Natomiast wiesz, co wydaje mi się jeszcze taka, taka tutaj kwestia, żeby ktoś miał świadomość tego. No my szukamy, jeżeli chodzi o, o, o naszą szkołę tutaj w Katowicach, my szukamy pracowników niewspółpracy. Od razu Was. Uczulimy. Jak już ktoś do no nas tak, pisze, ale że to chce. to plusy i minusy. Znaczy nie, ja mówię o tym, że wiesz, tak już anegdotycznie, że jak ktoś pisze, że chce współpracować, no to nie tu, no u nas ogłoszenia są jasne. My szukamy tak, pracownika. pracownika, nie współprac na zasadzie, że ja szkolę, będzie ktoś szkolił u nas i gdzieś i u, i u sierpię, siebie na placu i ten. Nie, nie, to, nie to tak, w To tak u nas nie działa, tym bardziej, że Nasze know-how i przystąpienie właśnie do tych standardów, do filozofii, Projekt Pies, to jest później miesięczny lub nawet dwumiesięczny staż. No, dwa miesiące to jest minimum, właśnie dlatego jestem wymagająca, że żeby się wdrożyć, to w zależności od doświadczenia. Kompetencji osoby, która gdzieś tam stara się o pracę u nas, no to jest minimum dwumiesięczny staż wdrożeniowy, żebym ja mogła ocenić, czy ta osoba już będzie mogła samodzielnie prowadzić zajęcia. Natomiast dlaczego pracownika? Bo z jednej strony tak, owszem, my wymagamy, ale z drugiej strony taki pracownik naprawdę może się skupić tylko i wyłącznie na szkoleniu psów. No i dobrze zarobić. No to prawda. Ale wiesz, co w temacie pracownika? Tak, teraz sobie pomyślałem, że mieliśmy już wywiad z naszą behawiorystką Karoliną, tu już zaraz jej na YouTubie roczek stuknie pracy u nas. Ja chyba jej w następnym jakimś podcaście ustąpię miejsca i ona poopowiada, jak to się pracuje jako behawiorystce w Projekt Pies i może z racji tego, że jest wolontariuszką w schronisku, co nieco o adopcjach. No zobaczymy. Czy Karolina się nie będzie wstydzić, bo ty to tak za nią od razu, że ona tu Polecenie sią. służbowe. Nie Właśnie. no, wy, wywiad, wywiad świetnie dała sobie radę. Dużo osób to ten wywiad oglądało. Były pozytywne to reakcje. więc pan dziewczyna myślę, opowiada, to co mi nie dlatego, dlatego mówię, że wiesz, jako, że nie, żebym bym ja zanudzał, to ustąpię tutaj miejsca, wiesz? Zresztą muszę powiedzieć i trochę pochwalić Karolinę, że czasami to mi jest przykre, jak kursanci do nas dzwonią i mówią, że oni chcą na szkolenie, ale tylko do Pani Karolinki, tylko do Pani Kontynuować, Karolinki. Tak. I ja tak się śmieję, że jestem troszeczkę zazdrosna, ale z drugiej strony jest to dla mnie taka największa pochwała w tym momencie na przykład dla Karoliny i jestem naprawdę przeszczęśliwa w takiej sytuacji bo wiem, że no poniekąd my dobrze wybraliśmy, a z drugiej strony, że Karolina na tyle jest zaangażowana w swoją pracę i na tyle ma z tego radość, że to faktycznie przekłada się na realne odczucia naszych kursantów i to jest nieocenione. I takich kolejnych pracowników na pewno szukamy. Tak, więc jak y, macie ochotę, to śmiało piszcie, dzwońcie, pamiętajcie, inicjatywa jest ważna. I nie zawsze jak ogłaszamy na Facebooku, bo powiem szczerze, że ogłoszenie o pracę mieliśmy jakieś trzy miesiące temu y, wrzucić gdzieś tam na Facebooka i co? I nam ciągle umyka i. Ciągle, ciągle są coś inne rzeczy, innego, i inne tak. sytuacje. Ale to tak, to tak tam. Co jeszcze od kuchni opowiedz? Nie wiem, a co byś chciał wiedzieć? Mi się pewne kwestie już wydają takie, wiesz, trochę oczywiste. No to, no to właśnie teraz tak. Yy, hmm. Zastanawiam się, co jeszcze jest takiego, czego ludzie nie wiedzą o prowadzeniu szkoły dla psów. Może no, szkolimy się... ludzi, a nie psy? Tak, o, od tego na początku gdzieś to tak tylko powiedziałaś, ale no faktycznie zdarzają nam się telefony na zasadzie, to kiedy mogę odstawić tego psa i. i, tak, i będzie Tak, i pani go już na umie wszystkiego. Albo to też nawiązując do rekrutacji, czasami zgłaszają się osoby, które mówią, że uwielbiają szkolić psy, ale nie lubią ludzi. I no nie, stąd u wybrali nas, taką pracę? O, to jest to. Trochę... Nie u nas, u nas no, śmiejemy się, ale tak jest, że szkolimy ludzi. Tak, szkolimy, się. szkolimy ludzi, szkolić psy. No, bo jak zostawimy im czasami wolną rękę, to tak na dobrą sprawę zostawiamy im wolną łapę. I zdarzają mi się tacy kursanci, którzy przychodzą, opowiadają o piesku, a ja to kwituję. Mówię: Bardzo ładnie, piesełek państwa wyszkolił. Po prostu chyba go zatrudnimy u nas jako instruktora, bo tak się zdarza. Więc to jest wbrew pozorom, owszem, praca z psami, ale tak na dobrą sprawę z relacjami z ludźmi. Dokładnie. Tym bardziej, że według naszej filozofii cały myk szkolenia jest oparty na relacji. Opiekuna z psem. I dlatego, jak krzyczę na moich kursantów, ostatnio w niedzielę, w weekend, powiedziałam, że bez uśmiechu na twarzy ja ich nie wpuszczam. Byli chyba niewyspani, bo to. Wczesne zajęcia, takie weekendowe, a mnie to nie interesuje. Piesełek ma mieć dobry humor, piesełek ma się dobrze bawić, ja potem łażę i albo rozdaję cukierki, albo zapraszam na spacer, zrobić 15 pajacyków, i dopiero jak jest pozytywna energia, dopiero wtedy. Także wiecie, ja jestem czasami wrytna i ja sobie nie, nie pozwalam, nie pozwalam, mieć złego humoru. Jak ktoś ma zły humor, to idzie do domu i wraca, jak ma lepszy, albo mówię, zjada cukierka, żeby mu troszeczkę cukier podskoczył. I żeby z powrotem ten dobry humor wrócił, no bo to jest najważniejsze: jak wy się będziecie, i to nie tylko dotyczy kursów, jak wy będziecie na spacerze z psem podczas jakiejś sesji szkoleniowej, czy po prostu go ucząc dobrze się bawić, to pies też się będzie dobrze bawił i bardzo chętnie będzie w te kontakty, relacje i treningi z wami wchodził. I to trzeba wiedzieć, nie irytować się, nie denerwować, nie oczekiwać efektu już teraz, natychmiast. A jak macie gorszy dzień, no bo umówmy się, każdy może mieć gorszy dzień, ja też się czasami nie wyśpię, to nie ćwiczymy z psem. To idziemy na spacer, poddychać świeżym powietrzem, posłuchać ptaszków i tyle. I dajemy sobie spokój i psu na chwilę dajemy spokój. To jest kluczowe. Dobra, to teraz tak. Cofnij się, wyobraź sobie, że cofiesz się w tył. Co cofiem się w tył, no? Cofiem się w tył. Cytując. Kultowe kuchenne rewolucje. Wyobraź się, że cofamy się 5 lat wstecz. I pytanie do ciebie, czy tak sobie wyobrażałaś, że wygląda prowadzenie szkoły dla psów? To jest. Nie wiem, trudne to jest pytanie, bo. Bo ja byłam cały czas ukierunkowana na samym początku na to, żeby ten pies był najszczęśliwszy wychodząc z naszych zajęć, i tak mocno się skupiałam na pewnych kwestiach, że wiele rzeczy nie dostrzegałam, i nie miałam świadomości, że istnieją. I tym ty w zasadzie tak podpowiadałaś, a jeszcze to, a musisz o tym pamiętać, a musisz to. I wiecie, w miarę rozwoju szkoły te rzeczy gdzieś tam pobocznie się pojawiały i wtedy dopiero zaczynałam je dostrzegać, więc myślę, że myślę, że o wielu rzeczach nie miałam świadomości i jedną z nich, no tak, no jedną z nich było to, że nie przypuszczałam, że najmniej godzinowo mojej pracy będzie polegało na szkoleniu psów. no tego Ale się wiesz nie co, dzięki temu chyba mamy taką, nazwałbym to bardzo kompleksową szkołę. Taką od A do Z. Chociaż nie, bo my jesteśmy... Nie, wymaga... właśnie się nie zgadzam, jesteśmy, że od A do z. Jest, Jesteśmy wymagający to może od A do Y. Na razie. Nie, się nie, nam właśnie brakuje. wręcz przeciwnie. Uważam, że mamy wąską, już pro, powiem z prostej przyczyny. A, mówisz o nie sportach. Nie robimy sportów, tak, nie robimy dogoterapii. My tak na do... e, Jak nie mi, mi, prostu... mi, mi o co innego chodziło. Kompleksową w zasadzie, jeżeli... Na zasadzie, jeżeli ktoś chce traktować psiaka jako członka rodziny i wychować go na szczęśliwego psa. A To, to tak, u nas to co, dostanie wszystko. Tak. U nas dostanie naprawdę, naprawdę wszystko. I to chyba tak, to mnie zaskoczyło, że tak y, rozbudowaliśmy się i nie staliśmy w miejscu. Wiem, co mnie zaskoczyło. Co? O, to, a to duży pozytyw, bo wiecie, jak jeszcze kiedyś y, pracowałam w korporacjach i w takich różnych y, branżach finansowych, bankowych. To wiecie, jak to jest na rozmowach kwalifikacyjnych? Wszyscy tam w CV wrzucają i na rozmowie kwalifikacyjną, nie, kwalifikacyjnej chwalą się tym, że mają dobrą organizację pracy. I uwierzcie, bądź nie, ale ja naprawdę uważałam, że bardzo dobrze potrafię sobie zorganizować pracę, i za każdym razem, jak to powtarzałam albo próbowałam komuś udowodnić na rozmowie kwalifikacyjnej, to wiecie, tak na mnie patrzyli, i tak, no, 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 tak, mówisz tak jak każdy. I teraz to w ogóle mi się tak świetnie sprawdza, jak ja sobie o tym myślę, że jakbym była taką osobą rozszczepaną, która o wielu rzeczy nie, nie pamięta, wiele rzeczy zapomina dopiąć, nie przewiduje, no to miałabym dużo, dużo trudniej. I teraz ta moja organizacja pracy, która mnie tak bardzo jarała, bo ja nie wiem, czy wiesz, ale jeszcze jak w bankowości pracowałam, tutaj na przykład uwielbiałam zajmować się dokumentami. Nie byłam przeszczęśliwa, ludzie na mnie patrzyli, że jestem dziwna, co ty robisz? A ja mogłam sobie poukładać, ułożyć. Uzupełnić, ja byłam szczęśliwa i teraz mi się to bardzo, bardzo sprawdza w temacie sposobu układania kursów, programu kursów, e, dobierania odpowiednich psów na odpowiednie zajęcia, organizacji typu, właśnie odpowiadanie na maile, komentarze, wiadomości, różnego rodzaju zamówienia do pięcia. No to z tego się chyba cieszę, że mogę jakby się w tej kwestii, w której myślałam kiedyś, że jestem dobra, e, sprawdzać i ona mi ułatwia pracę. To dobrze. No dobrze, czyli a jesteś... Się tak pochwaliłam trochę. Pochwaliłaś, tak, taka trochę ten, jestem skromna, ale... Tak, a poza tym to chciałam jeszcze powiedzieć, że jestem bardzo skromna. Tak, tak, jeszcze i pokój na świecie. Wiesz co, tak sobie myślę, że tak jak powiedziałeś, że jak my w tym siedzimy, to może pewnych rzeczy nie widzimy, więc jeśli wy macie jakieś pytania o szkoły dla psów od kuchni... Pytajcie pod filmem na YouTubie czy pod podcastem na, na naszych, naszych streamach, e, może kiedyś nagramy drugi odcinek. Bo w ogóle ten powstał z tego względu, że właśnie od czasu do czasu dostawaliśmy takie pytania, ja osobiście, a oprócz tego gdzieś tam krążyły właśnie w social mediach naszych, jak to jest, jak to wygląda, jak to robicie, a czemu. Jak no wygląda jak... praca behawiorysty? No bo ja kiedyś myślałam, że ludzi to w ogóle nie interesuje, no, że ludzi interesuje, jak wychować psiaka, jak my to robimy technicznie, no ale skoro mówicie, że jesteście ciekawi, no to bardzo proszę. Będzie, dużo pytań, stworzymy, spiszemy, może kiedyś znowu nagramy Szkoła dla psów od kuchni 2. Zobaczymy. Dziękujemy za dzisiaj. Mamy nadzieję, że nie zanudziliśmy. Znowu, oczywiście, nie wiemy, ile minut tego wyszło. Pewnie dużo, bo my dużo gadamy. Najwięcej gada Patrycja, oczywiście. I mówiłam że się. I to chyba tyle na dzisiaj. Tak. Będziemy się widzieć kolejnych filmach słyszeć. i kolejnych podcastach. Widzieć albo słyszeć. Widzieć a, albo no słyszeć. Ale dzisiaj nie ma wideo. Dzisiaj nie ma wideo. Dzisiaj same audio. Jak zorganizujemy sobie lepszy plan, a nad tym pracujemy, żebyśmy się w dwójkę zmieścili. Bo na razie mamy plan jednoosobowy na Patrycję i na YouTuby. Albo na Snickersa. Albo na Snickersa. Musimy popracować nad planem dwu lub trzyosobowym. Dokładnie. To wtedy będą podcasty też z, z wideo. Trzymajcie się cieplutko i dużo uśmiechu Wam życzę. Dokładnie. Dużo pozytywnych emocji, dużo uśmiechu, będzie dobrze. Pa! Pa!